Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sinox, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, na samym starcie zostawcie łapeczkę w górę tutaj. Co ja zrobiłem właśnie? Co się stało w tym momencie? Czemu ja kliknąłem w kowala? Zostawcie łapeczkę w górę na samym po tego odcinka No, co ty tutaj robisz? A nie wiem, właśnie zobaczyłem, że jakaś wioska, to sobie przyszedłem. Wziął mi się wrąbał do gry, o co chodzi? Ej, kiedy ty wlazłeś w ogóle do tej giery? Zanim zacząłeś nagrywać. Co jest? Dzień dobry, uszane Malko, ja już mam w tej gierce 24 poziom, a ty gdzie się sprawdza? A, dobra, mam trzeci poziom. Jestem ale biedakiem. Ale jesteś słaby. Jestem biedakiem, ja słabiakiem. Dobra, wybór misji. Czyli ty już tutaj na pełnej chcesz wlatywać? Dobra, już wybieram. Tak. Co polecasz? Dobra. Co polecasz? Bo widzę, że tutaj masz większy poziomik. Nigdzie nie dasz sobie rady i tak. Błotnice bagna. Przechodziłeś to? Dawaj. Fajne no było? Ja wszystko już przechodziłem, łatwo. Dobra, dawaj, byle co. Dobra, byle co. Dobrze, zaakceptuj. Dołączam do gierki, ja się to wykieruję, ja się to wszystko zrobię. Bo jestem w to najlepszy, totalnie. Jestem w to takim mistrzem. Jak zobaczysz, jak w to gram, to nie wiem, to będziesz taki szczęśliwy. Dobra, okej. Okay. Wiesz, ja jestem w to najlepszy. Zabiło cię coś tutaj w tej gierce, czy nie? No jasne, że tak. A mnie jeszcze nic. Ale nie wiem, no czy dobra, ciebie, początek. Czy ciebie. Człowieku, ty nie wiesz, co ty się będzie potem działo. Mnie jeszcze nic nie zabiło, jestem lepszy. Dobra, na razie. Jaki był poziom trudności? Jaki był tu poziom trudności? Nie mam pojęcia, nie sprawdziłem. Dobra, już widzę, że mały. Chodź ze mną, A, dobra, bo ty już wystartowałeś, a ja sobie oglądałem to. No ta historyjka jest nudna, nie ma co oglądać, chodź ze mną. Lecę, pędzę. Czemu ty możesz w ogóle tak robić, a czemu ja tak nie mogę? No spacja, przecież możesz na spację. Aha, na co jest? Patrz jak ich robię, nawet nie zdążysz podejść. No ja chociaż z łuku będę do nich będę ich lać. Szkoda, że mnie jednak nikt nie wykrywał, bo ja się musiałem męczyć i bić każdego. Dobra, teraz ty bij, zobaczymy ile ty zadajesz im. Dobra, proszę bardzo, zobacz, widzisz? To są umiejętności. No i zabrał poteczkę i jest zadowolony i mi ucieka. No super, super. Braciak, ty weź się opanuj, co? Ej, w ogóle te wiedźmy, to one... Czekaj, nie, wiedźmy nie, ja miałem jakichś magów. Co to było w ogóle, ci magowie, co to jest? A nie wiem. Ja wcześniej jak sobie grałem na tych creeperowych lasach, to miałem jakieś te... no magów po prostu, no nie wiem jak to inaczej nazwać. Po prostu... ciechali do mnie magią. No, bo są. To jest bardzo dużo różnych rodzajów przeciwników w ogóle, mordo. O kurde, ty. Te wiedźmy mi coś zadają, jak ja jestem w tych ich podkach? Raczej, no tak, w sumie to tak. Ale ty już tyle życia straciłeś. Ej, rzeczywiście. Posuń się. Nie zwróciłem w ogóle uwagi. Dawaj ze mną. Ale bo ty jesteś lepiej przygotowany, ty masz jakąś zbroję. Ja nic nie mam. No bo ty zacząłeś grać dopiero w tą gierkę, a ja tu już jestem prosem. Ja już przeszedłem całą fabułę. Całą? Tak, całą. To ile fabuła ma? No, musisz wszystkie poziomy zrobić, a potem jak ją przejdziesz, to masz tak, że możesz dalej grać te poziomy i zdobywać lepsze EQ dzięki temu, więc tak naprawdę gra się zaczyna dopiero od momentu, kiedy przejdziesz całą fabułę. Taka fajna gra. Ale co się wtedy dalej robi? No, znaczy... zdobywa lepsze EQ. Aha. Bo jak podczas fabuły możesz tylko takie słabe zdobywać, a potem jak już przejdziesz ją całą, to możesz dobre przedmioty zdobywać, takie naprawdę dobre. Kurde. Czyli co, na razie to będę noobkiem tutaj cały czas, do momentu kiedy nie przejdę fabuły. Dokładnie tak. Ja dziękuję. Ty, ale oni... Ale ja cię pocieszę, ja dopiero co przyszedłem tą fabułę, więc jeszcze nie mam jakby nic takiego konkretnego. Aha, dobra. No nie, wcale nie masz nic konkretnego. Masz zbroję, bijesz ich tak o po prostu. Ale to ta zbroja akurat to... Inaczej, ty zdobędziesz te same przedmioty tylko na gorszy poziom, bo wiadomo, że to jest zależne od twojego poziomu. Ale jakby możesz zdobyć wyglądowo te same rzeczy. Wyglądowo, tylko będą miały gorsze parametry. No. Ha. Będą miały gorsze parametry niż moje, po prostu miałem 24 poziom, więc dostaję przedmioty głównie, wiesz, na ten level, nie? Czaję. Ty też dostajesz te emeraldy, jakie je zbieram, czy nie? Tak, czy nie wiem w sumie, to trzeba będzie ogarnąć, czy możemy sobie je kraść, czy dostajemy podwójnie. Dobra, a co tu teraz trzeba zrobić, bo... Trzeba znaleźć na M dwie rzeczy jeszcze trzeba kliknąć, widzisz? Pokazuję. Aha, rzeczywiście, dobra. No, widzę. Ale gra, powiem ci, że jest mega spokój, cieszę się, no. Ty! Jest mi trochę smutno. Trzy. No. Nie. Jest mi trochę smutno, że nie grałem tej gierki od początku z tobą, wiesz? Bo męczyłem się bardzo. A we dwójkę by to było łatwo wszystko przejść. Byłoby raźniej na pewno. No. Zachciało ale... ci się... Zaraz... A, mogę do ciebie teleport zrobić. No, dawaj. Dobra. Właśnie robię, chyba się teleportuję teraz. Ej, ale to jest... O, jesteś. Czekaj, dostajesz emeraldy? Poczekaj, podniosłem. Dwa.
A tu są? Leżały tutaj? Tak, uczymy? Tak, leżały. No dobra, czyli one się duplikują, bo ja już je podnosiłem. Aha, dobra. Czyli nie możemy sobie podkradać. Fajnie się, tak. Fajnie się. Dokładnie tak. A ty już ogarniasz mniej więcej, jak to wygląda w wiosce? Czy jak z przedmiotami to wygląda? Nie, na razie to ja kowala tylko miałem. Okej, no to jeszcze potem odblokujesz gościa, który artefakty ci będzie dawał. O, tu jest Enderman do rozwalania ogólnie. Widzę. On jest potem na wysokich poziomach, on jest silny ten Enderman. Więc uważaj. Szybko poszło. Wiesz, jak ja się z nim długo męczyłem wcześniej? Stary! Nie! A to zada... O, jadź! Przepraszam! Zginąłeś? Tak, zginąłem. A to się nic nie dzieje, dla mnie przynajmniej. I co teraz ze mną? No chodź tutaj. No, ja nie żyję! No, ale zresp się, masz 3 życia, na każdą mapkę masz 3 życia. Jak to użyć? A, muszę cię podnieść jednak, bo we dwójkę to inaczej działa. Pacaj mnie po tej głowie! Kurde, ty... Jednak to, czyli jak się gra we dwójkę, to trzeba się podnosić, dobra. Tu jest skrzynka, ale... masz rzeczy tutaj z nim? Tak, tak, podnoszę właśnie, o, ale zarąbiście. Czekaj, bo tu coś trzeba zrobić, bo tu jest jakiś... Ale tu jest ciemno, bo... Stary, ja się cykam, mam ciary. Przeraża mnie ta gra. Ty, tu są jeszcze te emeraldy, zbieram. O, tu są ten, tu jest dalej przejście. Dobra. Ja w ogóle do bagna wpadłem i rozsadziło mnie, w sensie rozsadziło, no zginęło mi się. Potem nieśmiertelności musiałem zmarnować, znaczy sam mi się zmarnował. Pierwszy? A nie, jednak nie pierwszy. Mam za słaby łuk. A, masz TNT! Beznadziejny, Frank, beznadziejny. Jakbyś to rzucił pod siebie, to może wiesz, by mnie to zabiło, ale tak to... Tak to niezbyt. Stary, będziesz mi pomagać przechodzić tutaj to. Patrz, ja już jestem tak daleko. No ja biegam dużo wolniej niż ty. Chociaż mam budki, czekaj. Tak to działa. Dobra, okej. Ja się dopiero uczę, wybacz mi. To wszystko tak wygląda u mnie. Ale ja we wszystko zawsze... We wszystkim zawsze potrzebuję czasu. Raczej ty mój drogi. Ej, strzał nie mam. Skąd mogę wziąć strzały? Mogę sobie je kupić albo coś? Nie, na każdym poziomie dostajesz osobno jakby. Ale one wrócą do mnie, nie będę musiał jakoś ich kupywać czy coś. No jakby one się resetują przy każdym levelu niestety. Aha, czy jak ich zmarnuję za dużo na jednym dungeonie, no to dopiero w drugim będę mieć. No chodzi o to, że po prostu tutaj się nie przejmuj ilością tych strzał, bo na każdy level, na każdy dungeon są osobne, jakby osobna ilość. Ej, tu coś jest? Coś jest dalej. I od nowa trzeba zdobywać. Są emeraldy, ja sobie chętnie zgarnę, przydadzą się. A strzały chyba wypadają z tego. Jak to się nazywa? Z tych mobków, nie? Tak, ale nie bój się używać tego, szczególnie na bossy, wiesz? Na bossy głównie używaj. Teraz gdzie ty polazłeś, bo ja ciebie zgubiłem. Stepnę się do ciebie, będzie chyba lepiej. Zabiłem właśnie Endermana. Kolejnego. Zdobyto poziom. Stary, mam 6 poziom, wbiłem do ciebie do gry. Znaczy, do ciebie, ty do mnie wbiłeś. I wiesz, no po prostu rozgrywamy to razem. I nagle mam 6 poziom, tak o. Nie ma za co. Kierujesz Migiera. No, jak wszystkich zabijam. A ja nie mogę tutaj nigdzie dojść i nic zrobić, bo ty... Nie dajesz mi się popisać tutaj. Bo nie masz czym się popisać. No, w sumie też racja, ale chciałem swoimi umiejętnościami się popisać. Wiesz, swoją sztuką przetrwania i wszystkim. Mam 122 emeraldy. W tym kowalu to zawsze co 80 tych, tak? Jest. O, stary. Wziąłeś to, zarzuciłeś. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale dostałem to dosłownie pod nogi, jak się biłem ze szkieletem. O kurde, ty. Leję tego... Jak się ty z nim długo bijesz, ja nie mogę. No właśnie... Nie wiem, czy bym sobie tutaj sam poradził, tak naprawdę. Ciekawe, no. Są gaczek. Ale te mobki, one są coraz mocniejsze, no bo ja wcześniej sobie grałem gierę. I... Ja mam teraz w ogóle też, one się z poziomem też zwiększa się, poziom tych mobków, no i powiem ci, że ja już mam teraz takie trudne, że... O co, opatrzenie, będą strzały? Są strzały, kozacko. Mam 80 strzał, przydadzą się na pewno. O, ja to bagno zabija, ale... nie? Ono wciąga. Czy po prostu jakieś rodzaje w pewnych miejscówkach tylko bagno zabija? Czy ale wszędzie? To, nie, to się nie powinno chyba zabić, nie wiem. No znaczy ja wpadłem do bagna i to mnie zabiło, nie? Nie trafiłem w ten... w most, chyba, wtedy. Nie wiem w ogóle co się stało wtedy.
Ej, no przejdźmy. Cześć, jak ja mam tu wejść? O, dobra. Udało mi się. Chcesz emeraldy? Bo tutaj leżą. Nie trzeba. A, bogactwo. Bogactwo tutaj widzę do skwiera. Ja niestety nie mogę tak powiedzieć, że każdy emerald muszę ten zbierać. Nie no, akurat emeraldy są potrzebne, ale zrobimy się na szybko ten poziom. Kurde bela. Kurde bela, co tu się dzieje? Gdzie tu trzeba? Aha, ja cały czas zapominam, żeby chodzić za tymi... Dobra, nie biję w ogóle ten... Tych slime'ów. Zdobyłem poziom. O, ładnie. Nie biję tych slime'ów z tego... Jak to się nazywa? Z łuku, bo to nie ma sensu. To jest po prostu bez sensu. Ej, ja w ogóle sobie biegnę tylko za tobą i... Podnoszę wszystko, bo ty ich zabijasz. No. Czemu ty musisz być takim tryhardem? Nie dość mi się wygadzać w ogóle. W żaden sposób. O, popatrz, tu jest boss. Dobra, wykaże się i sam się z nim bij. I co, ja mam to bylić? To? No. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Pa, leję gościa. I patrz. Leję dalej, pa. O, co jest? Ale mu mało zadajesz. Patrz, jego życie jest na górze. No właśnie wiem, ale dobra, ja sobie poradzę. Dobra, nie żyję. Dobra, teraz zrobię. Potrzebuję twojej pomocy. Będziesz musiał mnie wskrzesić tutaj. Wiem, właśnie to robię. Dziękuję ci. Ej, to cię bije, to cię bije, to cię bije. No wiem, właśnie widzę. Czekaj, dodałem. Ja będę to... Co jest? Czemu to się klonuje? O co chodzi? I czemu ja tak mało zadaję? Czemu ja miałem to w ogóle dostępne, a ja nic z temu nie mogę zrobić? Czy ja mogę jakoś w obozie zbierać sobie te punkty? No po prostu musisz wtedy, jak sobie nie radzisz, to musisz zdobywać lepsze EQ. Giną nawet jak giniesz, no nie, to wchodzisz do misji i zbierasz lepsze EQ. Chodź, tutaj się przychylujemy trochę. Dobra. I po prostu jakby za pomocą tego lepszego EQ. O kurde. Leję go na odległość. Strzelam do niego z łuku, tego się nie spodziewa. Ale w ogóle... To jest głupie, bo my strzelamy do kotła. Bijemy się z kotłem. To jest giga głupie. Mam już resztę strzał i resztę życia. W sensie, nie wiem jakby to nazwać. No reszty życia nie miałem. Ale... No już mi uciekało po prostu. Cyk, cyk, cyk. To jest twoja strzała? Mhm. Jaki gigant. Ty takimi strzałami... O, super ancka. Ty takimi strzałami możesz naprawdę zabijać... Gorylę. Same fakty. Same fakty, wracę do obozu. Nie, i teraz za te emeraldy mam sobie zrobić tego? Będziesz mógł przedmioty kupywać, a nawet książka jest do otwarcia. Już sobie otwieram, dostałem balsam na duszę. Ja dostałem same słabe przedmioty. Ja idę sobie do kowala, zrobię sobie... Ej, a mogę ci wyrzucać przedmioty? Nie wiem. Ty dostałem kuszę. Kusza jest dobra? Ciekawe, czy mogę... Ja nie mogę nigdzie wyrzucić. Bynajmniej to nie działa tak jak w normalnym Minecraftcie. Ty czekaj, bo ja tutaj mam jakieś... No, nie da się. Mam kuszę, ona zadaje 31. Kurde, biorę kuszę! Biorę kuszę, normalnie. Gdzie jest mój toporek? Tu jest mój toporek mocy. A, bo ja sobie go nie zenchantowałem w żaden sposób. Zakręty ogień. Obrażenie na sekundę. Grzmot. Dobra, biorę sobie tego. Zakręty ogień, a na kurszy sobie wezmę. Tutaj jak coś te punkciki, to potem jak rozmijasz przedmiot, czyli go psujesz, bo znajdziesz lepszy, to odzyskujesz te punkty. Serio? Tak, no ja myślę, że to ten, że tracę. Wydawaj sobie normalnie. Dobra, to biorę. Cyk, elegancko. Dobra, jestem teraz przemocny. Co, kolejna misja? Bijemy się z nimi? Dobrze, dobrze, dobrze. Kolejna misja, tak? Kolejna? 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 Bijemy się? Tak. Trzaskamy ich? No, ja tak. Dobra. Czekaj, bo tu są jakieś poziomy trudności. Łatwa. Albo ja to mogę zmieniać. Dawaj trudne. Inaczej. Mów mi cyferkę, ile ci tam pisze. Jakie są poziomy trudności? Dwa poziom trudności? Trzy, domyślny trzy. Ale nie, tam jest jakby taki, czekaj. Jak ktoś klikasz, to jest zalecana moc. A, 10, 10. To daj coś, co będzie miało około... Ile masz najwięcej? 22. A co więcej? Nic więcej nie mam. Do 30 możesz wziąć. Bo ja mam taką moc. Nie, ja mam ten... dobra, czyli najmocniejszy dać po prostu. Zalecana moc 22.
Kurde, będziesz mi kolejną tutaj gierę ukierowywał. Tak, bo to jest akurat dla ciebie za trudne, ale ja dam radę to zrobić, a ty od razu dostaniesz więcej expa i dostaniesz lepsze rzeczy, więc... No dobrze. Kaktusowy kanion. Ale żałuję, że mnie nikt tak nie kierował, serio. Pomagasz mi bardzo mhm. tutaj bardzo. No. Ale przy ostatnim poziomie, jak już będziesz przy takiej górze jednej... Czekaj, bo mi się wypadł gdzieś ten. Jak już będziesz przy takiej górze jednej, to oglądaj fabułę, bo tam będzie fajna akurat. Przy górze? Ale tutaj? No, jak... Nie, no, przy ostatnim poziomie, gdzie będziesz musiał pokonać... Wiesz ogólnie jaka jest fabuła tej gry? Wiem, no że on został ten... Tak. Odrzucony przez osadników i on się teraz mści. Ty, silni są. No trzeba ich lacz. Ja coś Dobra, tam ci pomogę. Nie uważać. Tutaj o, co jest? O, ty jesteś na strzału. Nie, no to ja... To coś tak. wybuchło. Dobra, niech ona sobie zdechnie. Stary, w co ty mnie wrąbałeś? No wiem, to będzie ciężkie, dlatego po prostu trzymaj się z daleka, dobra? Dobrze, weź to TNT. Dobra, ja wezmę TNT. Ja będę ich z daleka. Jak mam z daleka bić, to TNT to jest dobra opcja dla mnie. Dobra. Idę za tobą. Czekaj. Trzymaj się tak, żeby się na tobie nie fokusowali. Dobra. Biegnę. Dobra, leję ich. Uciekaj. Dobra, leję go normalnie, bo ty masz lowa. Spokojnie. Ho. Dobra, ja nie mogę wychodzić w ogóle tutaj. Ja będę ich z łuku dziabać. Oh man. Fuck. Co jest? Prawie zginąłem. Stary, ja też prawie. Dobra, uważaj. Tu będzie ciężko. Mam 9 strzał. Mam tylko 9 strzał. Tu będzie przemocne, stary. No, to jest mega trudne. Ja mam Fire Aspect tutaj. Będę ich podpalać. Ja się muszę skillować trochę. Dobra. A tu jak ten się nie bijesz, to się healujesz? Nie, ja muszę taki totem spalać. Aha, już myślałem, że to jest jak w Brawlach, że powiedzmy nie. Sobie. Nie, właśnie niestety nie. To bo... trzeba mieć coś do healowania, jakąś umiejętność, mordo. Kurde, bela. Dobra, zaraz, krówka. Jak ja długo biję tą krowę, co jest? 5. Oj, mam lowa. O nie. Mam lowa strasznego. Chodź do mnie. Poczekaj, bo tu są te śmieszne cosie. A masz ich tam? Znaczy, śmieszne cosie, te wystające... cosie z ziemi. Dobra, idę za tobą. No, od tego musisz uciekać, bo to przyzywałem ci i ci. Dobra, Dobra, nie mam więcej strzał już. Pozostałem bez zbrojni. Ale fajnie się w to gra, co? Fajne to jest. O! Ale go sprankowałem, ten pillagera. O kurde, kozacko. Oj, uciekam, kłopoty. Ale daję radę, bije ich. O, dobra! Pomocy, mam kłopoty. Duże kłopoty, stary, ja się tu wszystkiego boję. Chodź do mnie. Czekaj, ja dam radę, sklepie... No, na tym poziomie akurat to cię wszystko rozwali. No nie, na razie ja tutaj rozwalam, jak są dwie osoby, to... O, fuck! Kłopoty. Dobra, ja ich rozwalam. Ale ja mam... Proszę, musi fokusować na tobie. Dobra, ja tego zębiaczka wydziabałem stąd. O kurde. Chodź, tu jest skrzynka, dobra. Idę, tylko wiesz co... Ojejku, cofamy. Cofamy? Mordo, tu jest przypał. Ale damy radę, nie? O! No, myślę, weź się, że skilluj, tak, skilluj się. Ja mam już takiego lowa. Patrz, ile ich tu jest. Czekaj, idę do siebie. Ja nie za bardzo mogę tutaj w ogóle podejść. Totalny low. Trzeba ich po kolei porozmawiać. Dobra, niech podchodzą pojedynczo, będziemy ich wyjaśniać. No. Dawaj, na dziąsło, chodź tu, gościu. Tam jest TNT, nie wiem czy się rzucać po to TNT. Czekaj. Dobra. Mam to TNT. Zarzucaj je gdzieś. Dobra. A widzisz, my kurde myślimy tak samo. Chodź dalej. Uciekamy? Dawaj. Biegnę. O kurde, jestem w zamknięciu. Czekaj, idę ci pomóc trochę. Bo! Ale tutaj teraz ich wyciąłem. Czekaj, gdzie my musimy iść? Tam. Dobra, idę za tobą. Czekaj, ja... A, właśnie chciałem go zabić. Ale chronisz mnie tutaj. W skrócie. Dobra, jest skrzyna.
Staram się. Wiem co zrobię im. Mam strzały. Tylko muszę znaleźć. Muszę znaleźć jakąś większą grupkę. Bo na razie... Bang, elegancko. Widziałeś, jak ich zgasiłem? O nie, to jest ten poziom. Co jest? Już wiem, który to jest. On jest taki... trochę średni. Ale tu będą kopaty? No, mogą być. Dobra, na razie się nie boję. Na razie... dwóch jestem jeszcze w stanie zabić. O tak powiem. Ale więcej nie dam rady. Dobra, gościu. Zmiotłem go. I no nie, spadła mi ta miksturka, stary. A to tam spoko, miksturki to. Ej, ja będę ich podchodzić i podpalać. Oni będą się bić, wiesz, będzie ich obijać. O! Nie! Okej. O, właśnie ten wybuchający to jest tragedia. Nie, czemu byś podszedł? Nie wiem czemu! Uciekam. Dobra. Zlałem ich. Znaczy, zlałem jednego. Kurde, nie wiem czemu do tego podlazłem w ogóle. Przede wszystkim tych trzeba z tym kikiem, tych takich w sukience, co wyglądają. Sukience? Na no. Babuszkę. Tak? Babuszki trzeba zabijać. No, koniecznie. Dobra, to bijemy babuszki. Babuszki i czarodziejów. Wszystko co jest takie magiczne i tych babuszki i tak dalej, to zawsze na pierwszy ogień trzeba rozwalać. Dobra, tutaj jest ten... O, widzisz, tutaj tam jest dalej. O! Ledwo się skillowałem. Leje. Oj, coś mnie tutaj ten. Zdobył do poziom. Stary, ja mam 9 poziom. Co jest? No, tutaj szybko będziesz bijał na pewno. Kozacko, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci, naprawdę. Ja wiesz, jak ja długo 9 poziom wbijałem. No. Cały dzień chyba prawie. Ja nie wiem. W sensie. Ja nagrywam każdą swoją rozgrywkę tutaj. O, to nice. Więc jak cokolwiek tutaj gram, to można po minutach jedynie ten wywnioskować, ile mi zeszło. Dobra. Ej, czekaj, tu są te. Od emeraldów, ja to chcę. Skąd oni przyjdą? Skąd oni przyjdą? A, stąd. Dobra. Pomagam ci na odległość, bo... Gościu! Dostał strzał. Strzał też nie trać na razie aż tak bardzo. A no, w sumie mam tylko 10. Dobra, idę do ciebie. Tu będzie problem. Czekaj, ja nie wiem gdzie ty jesteś. Muszę zeskoczyć. Ty gdzieś tam biegasz. Gdzie ty jesteś? Tepam do ciebie. O mordo. Nie, ja do ciebie powinienem tepnąć. Jestem w zamknięciu. Nie tepaj się. Nie, chodź do mnie. Czekaj, idę. Dobra. Wyszedłem. Dobra. Nie. Podejdź. Idę, jestem. Mi się coś po prostu tutaj przeklikało. Stary, ale ja z tego będę miał długie odcinki. No, z tego jest łatwo długi. Ej, w sumie czekaj, jak tam wejść? 30-400 minutowe odcinki, dobra, ja dziękuję. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzu. A ile ten trwa? Ten? Już z 25? Nie wiem, cięcie robiłem, więc ciężko mi powiedzieć. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, niech napisze, nie wiem. Neon to... kim chcesz być? Jak mają cię obrażać? Nie wiem. Dobra. No, napiszcie na on po prostu. Będzie fajnie. Ej, ale stary, to jest takie fajne, bo ty możesz sobie pocilować. Nie, ja tutaj też nie mam chillu, mordo. Wiesz, nie jest łatwo, bo to jest jakby chyba poziom dostosowany do dwóch osób, a ja go gram sam. No, ty nie masz chillu, ale wiesz, no po prostu mi się bardziej rozchodzi, że to jest gierka dobra do pocilowania. O, tak to nazwijmy. No, to prawda. Dobra. Do pogrania sobie. Pogadania, prawdy tylko życiowej. Powiem ci, bardzo bym chciał, żeby aktualizacja już wyszła, wiesz? A ma coś wyjść tutaj? To nie jest pełna wersja? Tak. Nie jest, wyjdzie niedługo aktualizacja i doda więcej misji. O kurde, kozacko. To mi się już. Bo tutaj jest, ja już wszystkie misje przeszedłem tak jakby raz, no nie? Więc teraz jedynie co mi przychodzi, to je spamić bez przerwy na wyższym poziomie. Nie? A, na tej zasadzie. Więc to jest przez to trochę nudniejsze. To jest wiadomo, ciekawe jak coś nowego się dzieje. No to co, jak przejdziemy misję, to będziemy czekać za kolejnymi, tak mi się wydaje. No, ale wiesz co, i tak się będzie opłacało pograć, żeby lepsze EQ zdobyć. No to chyba na strumykach, jeżeli poprzechodzę już tutaj misję, to po prostu tak, jakieś ja EQ na strumykach będę sobie dziabać. O kurde, oni są przemocni, ale ja chcę świnkę. O, co jest? Ile emeraldów? No, ze świnek wypadają właśnie. Tyk. Właśnie odkryłem to w pierwszej misji, która tam była. To też mi... O! Oh man, ale miałem mało życia przez chwilę. Stary, co to jest?
Ja to... Słyszysz tą muzykę? Ta! Jest tutaj, jest akurat teraz trochę ryzykownie się zrobiło. Nie, zginę. Nie umieraj, uciekaj. Ała. Potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby mieć potkę. Nie. Dobra, pomogę ci trochę. Dobra, tu jest heal. A nie, to... A, tu jest heal, dobra, już idę. Jestem tu. O kurde. Stary, to jest kozackie. Przeżywanie tego udało wszystkiego. Się. No, to jest sztos. Podoba mi się mega. O, ale dostałem. Ja też dostałem mocnego hita. No ej, no! O, nie. Zginąłeś? No zginąłem. Czemu mnie to... Oh my god. A wiesz, że jak cię nie zrespię, to po jakimś tam czasie dostanę obrażenia? Serio? Za 30 sekund, no. O, muszę uciekać. Spróbuj mnie podnieść. Problem. Dasz radę. One zanim do ciebie podejdą, to się spocą. Dobra. Kurde, czemu ja je biję? Czemu ja je biję cały czas? To jest bez sensu. Ja potrzebuję strzały, muszę jakieś zaopatrzenie znaleźć. Nie. Dobra. Walę sobie potkę. Ja będę podchodzić, je dziabać i uciekać. Au! Bo ja inaczej tego nie widzę. Gościu, dostałeś hita kolejnego i zostałeś wyjaśniony. Nie no, jednego to jestem w stanie tutaj przydziałać, ale... Więcej nie ma szans. Więcej nie ma szans. O, tu jest zaopatrzenie. Tylko są strzały. O, zabrałeś te strzały, ja ich nie... A nie, dobra. Okej, okay. Mi się o, po prostu skrzynia nie otworzyła. La, jest pełno tego wszędzie. Dobra, ja ci szkieletu pozabijam tutaj. O, zdobyłem nowy poziom. Dobra, cyk. Cyk, lecę do ciebie. Który masz poziom? Cyk, dziewiąty, za chwilę dziesiąty mi wpadnie. Nice. Pomagam tyle co mogę, póki mam strzał. Dobra, tutaj trzeba będzie teraz zdobyć. Dziesiąty wbiłem. Na mapie, dobra, już wiem gdzie on jest. Takiego małego cwaniaka. Małego cwaniaka? Prowadź wtedy, idę za tobą. Kluczyk. O, mamy towarzysza, ale ja mu przerąbałem. O nie, przetrwaj zasadkę. O kurde, czekaj, ja się cofnę może trochę. No, o men. Uciekaj. O men. Co jest pięć? Dobra, zlałem jakiegoś magicznego chłopa. Patrz, teraz jak mam ten kluczyk na plecach, no nie, to jest taki mobek. No. Jak dostanę obrażenia, to on mi zbiegnie z pleców i trzeba będzie go na nowo łapać, więc nie mogę dostać teraz obrażeń, muszę drzwi otworzyć. Dobra. A! Biegnij. On jest tutaj na ziemi. No i widzisz, jak o tego to oni mi go zrzucają wtedy. O, otworzyłem drzwi. Dobra. Patrz, na dzień dobry. Ha, proszę bardzo, TNT. Jak miło. To jest fajne. To jest wejście smoka, stary. To jest wejście smoka. No, dokładnie tak. Dobra, teraz musimy... O, weź jedno, ja drugie. Dobra. Otwieramy to. Mościk tutaj leci i my też lecimy. Cyk. Aha, rozdziabani. Cyk. O kurde, mam towarzysza, ale go zleję. Samemu dam radę. Dobra. Jednego mogę bić, bo wtedy wiesz, oni się... Teraz mam złoty kluczyk na plecach. A, też nie możesz dostać? No. Dobra. No i dostałem, ale łap kluczyk jak coś. A, on ucieka. O kurde, ja mu hita zadałem i myślałem... Dobra, czekaj, robi uniki. Uciekł mi. Dobra. Gdzie to jest? Masz go na plecach, chodź. Ale w sensie, gdzie ja muszę to włożyć? Chodź, no. Tutaj nie było nic takiego dziwnego. No muszę go gdzieś włożyć, no to jest kluczyk, nie? Wiadomka. O! Zginąłem! Oh my god! Stary, co teraz? Ale dobra, ich jest mało tutaj, mordo, pokonaj ich. Leje ich. Tylko nie zgin, bo wtedy jest po misji. Au! Dawaj stary, dobra. Szybko, 20 sekund. Dobra, muszę ich bić. Nie ma innego wyjścia. Dobrze, niedużo ci ich zostało. Czarodzieja stary, czarodzieja, który jest tam. Go szybko, no. Leje. Dobra, teraz tego i podnosisz mnie. Cześć, przytrzymuję. Udało się, nice. No dziękuję. Udało się. Stary. Teraz kluczyk, dawaj tutaj kluczyk. Tu? Ładnie, jak jesteśmy ranni? No, dawaj, patrz. Ja pomagam ci z łuku, na tyle ile mogę. Ja się boję tutaj podchodzić, to... Z kuszy w sumie, bo ja kuszy mam.
O ty gościu szalony. Dobra, zadziałałem go. Idę za tobą dalej. To? Stary, to jest przerażające. O, ale mi cepa sprzedał. O, no, ten jest mocarzem. Pakujcie walizę. Gościa. Cyk. Cyk. On płonie cały czas. Ale ja mu praktycznie nic nie zadaję HP. To jest absurd. Żebym ja im w ogóle nic nie robił, stary. Nie wiem, ja cały czas się level upuję, ale to nic. Co jest? Stary, patrz to. Level up sprawia tylko to, że możesz zdobywać lepsze itemy. A to itemy sprawiają mniejsze, czy nie? Stary, goni mnie. Dobra, przeżyj. Uciekam. On dostał ze strzały ode mnie. Dobra, ja zauważyłem, że ma strzały właśnie. Ja dziękuję. No nieziemska przygoda, no... Z tobą przygody nabierają nowego znaczenia, naprawdę, nie? Ale ci podyktowałem, żebyś wziął poziom, niezły, co? Gruba akcja. No, gruba, no. Przynajmniej jest ciekawie, mordo. No przynajmniej umieram cały czas, nie? No co, póki co to ja umarłem, a nie ty. No nie, misji. Ja chyba też umarłem tutaj. Nie, w tej misji nie. Kurde, taki dobry jestem? No. Ja dziękuję tutaj. A nie, jednak umarłeś też. A, dobra, czyli nie jestem, dobra. Okej, ja już się tutaj podjarałem. Nie no, ale tak ładnie stary mnie ocaliłeś wtedy, że wiesz. O, dobra. To było ciężkie, stary. Tu jest zasadzka jakaś. Tak. Nie. Man. Pakuj, no nie, no. Zginąłeś? A nie. A, dobra, totem. Totem. Uciekam. O. Ja biję jednego. Dziab. Dobra, creeperek. Puh! Sprankowałem cię, creeperku. Jest to otwarte? A nie, to. A, można tak powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Czyli co, jak oni będą zabici, to wtedy będzie otwarte, czy jak? Mhm, tak. Dobra, czyli musimy ich zabić elegancko. Dobra. A jeszcze coś! Super! O, wrąbałem się perfidnie w tego, nie? Super. Dałby się radę tutaj podkleczenia? Albo dobra, nie musisz, nie musisz. Ale uważaj, bo masz lowa. Wiem, ale już mam więcej. Czekałem za pateczką. Co to jest? Zwycięstwo! Elegancko, fajnie, udało się. To było ciężkie, stary, to naprawdę było wyzwanie. To było grube wyzwanie. Plus jeden. Dla ciebie chyba też, nie? No. Ja za to powinien dostać 5 skrzynek, a nie jedną. Świadczy o tym, to, że to było dla mnie wyzwanie, świadczy o tym, że sobie zginąłem. Nic. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wpadnijcie do Neonka. Jeżeli chcecie więcej przygód, to zostawcie łapkę w górę. A ja idę odpocząć od tego człowieka. Przyszedł, wziął najtrudniejszy poziom i bawmy się po prostu. No, ale widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Ja was.